Suwalskie publiczne placówki żłobkowe wznowią w ograniczonym stopniu opiekę nad maluszkami 11 maja, ale po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego będą mogły przyjąć pod opiekę zaledwie 97 dzieci. Otwarte zostaną placówki na Kościuszki i Kamedulskiej. Więcej dzieci trafi do przedszkoli. Dlaczego nie otwarto placówek w ubiegłym tygodniu w dacie wskazanej przez rząd? Okazuje się, że to nie było takie proste. Mając na uwadze fakt chociażby, że w międzyczasie ten długi weekend majowy tak zwany, no tych dni nie było tak dużo, żeby z jednej strony zakupić odpowiednie środki ochrony osobistej, czy też przygotować tak przedszkola, jak wymagają to wytyczne zarówno do organizacji żłobka, jak i przedszkola. W związku z tym od razu tego samego dnia zorganizowaliśmy trwałe tutaj rozmowy z dyrektorami. Następnego dnia mieliśmy wideokonferencję z udziałem pana prezydenta, wszystkich też dyrektorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach i rozmawialiśmy, ustalaliśmy harmonogram działań. Pierwsze działanie, pierwsze polecenie, które otrzymali dyrektorzy, to pozyskać informacje do wtorku od wszystkich rodziców, zarówno dzieci uczęszczających, jak do żłobka, jak i do przedszkola, aby wiedzieć, jakie jest zainteresowanie, jaka jest deklaracja, bo można powiedzieć, że w pewien sposób od nowa trzeba było zrealizować ten nabór w trybie niezwykle przyspieszonym. Braliśmy tutaj pod uwagę te kryteria, które oczywiście zalecenia ministerialne, czyli pierwszeństwo do korzystania z tych form opieki, czyli dzieci pracowników służby medycznej, służby mundurowych i tych wszystkich, którzy działają w tych sferze zwalczania pandemii, to były elementy najistotniejsze. No i oczywiście, czy oboje rodziców pracują. Bo chcieliśmy zorientować się, jakie w ogóle będzie zainteresowanie powrotem dzieci do przedszkoli. Niełatwym zadaniem było również zakupienie środków ochrony osobistej dla personelu, bo przecież na przeszkodzie stał długi majowy weekend. Wprawdzie do Suwałk dotarł zapowiadany przez rząd transport środków dezynfekcyjnych, ale nie było rękawic, fartuchów, przyłbic. Pierwsze zakupy zostały już dokonane i tylko ta transza kosztowała 12 tysięcy złotych. Te wymagania sanitarne określone przez GIS, na początku tych wymagań nie było. To także budziło wiele wątpliwości. No dobrze, to ile dzieci możemy przyjąć do grupy? I tych znaków zapytania postawiliśmy sobie bardzo dużo, aczkolwiek wyznaczyliśmy pewne terminy, czyli opracowujemy regulamin, orientacja, ile dzieci rodziców deklaruje powrót do przedszkola, do szkół i do oddziałów przedszkolnych właśnie w szkołach i do żłobku, ale też druga kwestia, to my musieliśmy też zorientować się, ilu mamy pracowników, którzy tą pracę podejmą, już nie zdalnie, tylko w warunkach rzeczywistych, aczkolwiek nie do końca takich jak przed pandemią, bo pamiętajmy, że te wytyczne też mówiły o tym, aby w miarę możliwości odsunąć od bezpośredniego kontaktu i pracy pracowników 60+, ale oprócz tego są przecież w naszych jednostkach pracują osoby, które no, są w grupie ryzyka, bo różnego rodzaju schorzenia także uniemożliwiają im podjęcie tej pracy. Więc takie musieliśmy zebrać informacje. Oczywiście, kiedy już ukazały się wytyczne GIS, bardzo nam to ułatwiło sprawę, bo wiedzieliśmy także, w jaki sposób mamy przygotować jednostki, chociażby ile dzieci może być w grupie, jak ma ta praca mniej więcej wyglądać, resztę mogliśmy wspólnie wypracować. Po licznych działaniach organizacyjnych, sprawdzających, przystosowujących placówki do nowych wymagań sanitarnych, ustalono harmonogram uruchamiania placówek. 11 maja, czyli w przyszły poniedziałek, otwieramy żłobek miejski przy ulicy Kamedulskiej i przy ulicy Kościuszki 6. Przy ulicy Kamedulskiej, przeliczając ile możemy dzieci przyjąć, jest tam maksymalnie 48 miejsc, a przy ulicy Kościuszki 49, więc mamy zgłoszone 103 dzieci. Nie wszystkie zatem znajdą opiekę w żłobku. Placówka na Andersa została wyłączona z harmonogramu z uwagi na trwającą tam termomodernizację. Ratusz bowiem zdecydował, że przerwa w świadczeniu usług zostanie wykorzystana na poszerzenie frontu robót i dzisiaj ten żłobek jest po prostu placem budowy, z którego nie da się sprawnie wycofać ekip wykonujących prace modernizacyjne. Dzieci zostaną tu przyjęte nieco później. Na stronie Urzędu Miejskiego jest już harmonogram uruchomienia grup przedszkolnych. Wskazuje on na 3 terminy otwierania jednostek.
9 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach będzie uruchomione od 12 maja. Kolejna grupa to jest właśnie tych 5 przedszkoli, które teraz są w termomodernizacji, będą otwierane 18 maja. Z tym, że dwa przedszkola, przedszkole numer 3 i przedszkole numer 10, są to miejsca, które już w środku można powiedzieć, że są w pełni przygotowane, w takim, nie budzi to naszych zastrzeżeń. Prace w środku remontowe są w takim, tak zaawansowane, że do 18 maja zostaną też tam wykonane te prace porządkowe i dzieci będą już w tych swoich macierzystych jednostkach. Natomiast dzieci z przedszkola numer 8, przedszkola numer 7 i przedszkola numer 4 na pewno zarządzeniem pana prezydenta zostaną przeniesione do innej jednostki, będą pracowały z nauczycielami z tych macierzystych przedszkoli, ale na pewno w innym miejscu, ponieważ absolutnie do końca maja myślę, że nie ma możliwości, żeby te dzieci wróciły do właśnie swoich przedszkoli. Jak nas poinformowała Ewa Sidorek, zarówno dzieci, jak i rodzice zobowiązani będą do zachowania pewnych zasad, które mogą nieco zaskoczyć przede wszystkim maluchy. Tutaj kieruję słowa do rodziców, żeby rodzice sprawdzali i mieli biorąc pod uwagę zarówno dobro swojego dziecka, jak i wszystkich osób, które stykają się z naszym dzieckiem w przedszkolu, aby rzeczywiście do przedszkola, do żłobka uczęszczało tylko i wyłącznie zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną. Również bardzo tutaj apeluję, żeby rodzice, którzy z dziećmi też przebywają bardzo dużo jednak czasu, żeby wykonali tą pracę i też informowali dziecka o tym, jak należy kichać, jak należy zachowywać te podstawowe zasady higieny, czyli jak ważne jest częste mycie rąk mydłem, ciepłą wodą, jak należy też, ja wiem, że małemu dziecku trudno wyjaśnić, jeśli chodzi o gestykulowanie, ale też jeżeli będziemy ciągle dziecku powtarzać i nawet formy jakiejś zabawy uczyć, żeby unikać częstego dotykania oczu, nosa, ust, to na pewno też dużo dobrego tym osiągniemy. Również ja wiem, że dzieci bardzo często, szczególnie mniejsze, zabierały do przedszkola, do żłobka jakieś tam swoje ulubione przytulanki, zabawki. No niestety tego w tej chwili nie można robić i bardzo proszę tutaj jest, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, że dziecko z domu wyjdzie z taką zabawką, a pani przyjmująca dziecko w przedszkolu no będzie zmuszona interweniować i będzie musiała powodować, żeby dziecko tę zabawkę oddało rodzicowi, więc aby nie dopuszczać do takich sytuacji, tylko żeby już w domu dziecko było informowane, że żadnych zbędnych przedmiotów, żadnych zabawek do przedszkola, do żłobka nie możemy ze sobą zabierać. Bardzo przede wszystkim proszę o to, aby wspólnymi siłami zarówno i rodzice, jak i opiekunowie, ale też i w przedszkolach, aby dzieci były edukowane, uświadamiane, a nie straszone. Myślę, że to jest bardzo ważne. I wtedy mam nadzieję, że chociaż trochę przyczyni się do takiej lepszego komfortu pracy, współpracy i poczucia bezpieczeństwa. Jak widać, krążące po sieci informacje o obowiązku zachowywania przez maluchy dwumetrowego dystansu to zwykły fake news. Jeśli zaś chodzi o kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci, nie powinno ono przerastać rodziców, bo to przecież naturalne, że uczymy nasze pociechy mycia rąk. Jeśli będą czyste, nie będą istotnym zagrożeniem, nawet jeśli trafią do ust.